Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na sport. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin udały się na zasłużone urlopy. Miedziowe do treningów wrócą w połowie lipca. Sezon był dla lubińskiego klubu jednym z najlepszych w historii. Podobnie jak w 2011 roku żeńska drużyna Zagłębia Lubin zdobyła dublet, czyli tytuł mistrza Polski oraz Puchar Polski. Miedziowy był najlepiej, najrówniej i najefektywniej grającą drużyną w naszym kraju. Cieszmy się, bo w życiu piękne są to chwile, pracuje się cały rok na te ileś tam dni czy tygodni radości takie jak dzisiaj, a potem już musimy znów myśleć o przyszłym sezonie. Teraz mamy czas na radość, tak? Będziemy się cieszyć, cieszmy się wszyscy, którzy sympatyzują naszej drużynie. Ten wielki sukces nie byłby możliwy bez wsparcia całego sztabu trenerskiego oraz wielu ludzi działających przy klubie. Chciałam podziękować przy okazji tego wszystkiego, tak, wspaniałemu zespołowi dziewczyn, ale też mojemu sztabowi szkoleniowemu, nieoceniona Renia Jakubowska, która naprawdę jest taką bohaterką drugiego planu, jeżeli chodzi o sprawy szkoleniowe i pomoc mi w prowadzeniu zespołu, Natasza Ćwirko z bramkarkami, Rafał, który naprawdę znosi, wysłuchuje wiele rzeczy od zawodniczek i stara się je postawić na nogi w momencie, kiedy mają urazy. No i oczywiście prezesie, wielkie dzięki, zadanie wykonane. Miedziowe do treningów wracają po pierwszej połowie lipca. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin mają za sobą pierwszy tydzień przygotowań do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Już za 4 dni Miedziowi rozegrają pierwszy mecz kontrolny. Pierwszym przeciwnikiem Zagłębia w zmaganiach kontrolnych będzie Pogoń Szczecin. Lubinianie zagrają jeszcze z Lechem Poznań, Miedzią Legnica, Sigmą Ołomuniec oraz Wartą Poznań. Na razie się będę, żeby byli wszyscy zdrowi. To było na pierwszym spotkaniu. Takie życzenie, zdrówko, najważniejsze, bez kontuzji, abyśmy się co najlepiej przygotowali na sezon. 9 lipca Miedziowi wyjadą na obóz do Opalnicy, który potrwa dokładnie tydzień. Start rozgrywek PKO Ekstraklasy zaplanowany jest na 23 lipca. Za nami Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym, które rozgrywane były w Gliwicach. W tej rywalizacji z Dolnego Śląska najlepiej zaprezentowała się lubinianka Alicja Skrzypicka, która zdobyła 2 złote medale. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.